Witaj. Zobaczmy, jakie decyzje dziś podejmiesz. Chryste, Panie! Mój poprzednik niestety uległ zniszczeniu. Jestem zamiennikiem od CyberLife, który posiada jego pamięć. Umarłeś mi na rękach. I wracasz, jakby nic się nie stało. Jeb się. Mam złe przeczucia, poruczniku. Nie powinno nas tu być. Złe przeczucia, mówisz? To zrób sobie defragmentację. Może masz błąd. Cześć. Jestem porucznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. Zaraz pójdę po Elijaha. Proszę, rozgośćcie się. To prawda. Jest bardzo ładna. Niezła chata. Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? Kamski jest jednym z największych geniuszy tego stulecia. Cieszę się, że go poznam osobiście. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Elijah zaprasza. Pan Kamski?
Dajcie mi jeszcze chwilę. Poruszyk Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z CyberLife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Musimy zrozumieć, jak androidy stają się defektami. Wie pan coś, co mogłoby nam pomóc? Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? Po czyjej jesteś stronie? Jestem po stronie ludzi, rzecz jasna. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? Niczego nie pragnę. Jestem maszyną. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii CyberLife. Młoda. I piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiętnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. Zniszcz tę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal, jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Okej, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszamy. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie? Czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną. Czy żywą istotą? Obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Wciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć.
Ostatnia szansa CyberLife na ocalenie ludzkości. Sama jest wadliwa. Nie. Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę zamiast wykonać misję. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. Okazałeś empatię. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom? Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła? Chodźmy stąd. Przy okazji, zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Dlaczego nie strzeliłeś? Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam. Okej? A może dobrze zrobiłeś? Myślałam, gdzie jesteś. Musiałem pomyśleć. Podoba mi się tu. Często tu przychodzę. Świat wydaje się stąd pusty.
Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. Marzą o wolności, więc ciągną do Jerycha. Coś się zmienia. Chyba się czymś martwisz. Wiesz, wczoraj, kiedy wywołaliśmy ten pożar, cały ten chaos i ogień, zaczęło mnie to kręcić. Ta władza i przemoc. Ale teraz czuję się z tym naprawdę paskudnie. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej. Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajście. Ludzie nas nienawidzą. Nie dadzą nam wolności. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Niektórzy z nich rozumieją, że nie mogą wiecznie odmawiać nam wolności. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś. Czym się zajmowałeś przed Jerychem? Żyłem w bańce, w sztucznym świecie, który sam sobie stworzyłem. Szczęście sprawia, że nie widzi się niedoli innych. A co z tobą? Nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. Ta androidka, którą widziałaś w sklepie, przypomniała ci o tym, kim byłaś, prawda? Moje życie zaczęło się dopiero w Jerychu. A to, co było wcześniej, to moja sprawa. To samobójstwo. Wszyscy zginiemy. Proszę, Markus, jeszcze możesz zmienić zdanie. Nie rozumiesz. W końcu zobaczą, kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Zabiją nas na miejscu. Mogę się poświęcić, jeśli mamy zyskać wolność. Markus, nie rób tego. Zrozumieją. Gwarantuję ci to. Lepszej okazji nie będzie. Może ktoś jeszcze do nas dołączy. Im nas więcej, tym mocniejszy przekup. Kas. Uwalniam cię. Uwalniam cię.
Chodź z nami. No i o to właśnie chodzi. Cyberlife to wszystko nagrywa. W sumie nie można słuchać nawet teraz. Przebudzam cię. Uwalniam cię. Hej, dokąd się wybierasz? Wracaj, ale już! Tylko mi się stąd nie ruszaj, nie jebana. Uwalniam cię. Hej, no to kiedy jedziesz? Masz robić to, co kurwa każe. Muszę zablokować tą ulicę. Jesteś wolny. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. Uwalniam cię.
możesz. Ja pierdolę! Centrala, tu patrol 457. Mam tu od cholery androidów. No nie wiem, setki? Tysiące? Idą sobie. Tak, idą w dół ulicy. My żyjemy! A skąd mam wiedzieć? Przyszliśmy tu na pokojowy protest. Chcemy wam pokazać, że też jesteśmy żywi. Zależy nam tylko na wolności. To nielegalne zgromadzenie. Jak się nie rozejdziecie, otworzymy ogień. Nie chcemy wszczynać wojen. Szanujemy pokój i nie zamierzamy nikogo skrzywdzić. Ale nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie uznacie naszych praw. Powtarzam, to zgromadzenie jest nielegalne. Jeśli się zaraz nie rozejdziecie, zaczniemy do was strzelać. Markus, oni nas zabili. Musimy ich ubiec. Jest nas więcej, damy im radę. Zaatakujemy, to rozpętamy wojnę. Nie możemy zastosować przemocy. Po prostu tu stójmy, nawet jeśli mieliby nas zabić. Jak tu umrzemy, to nic się nie zmieni. Markus, musimy iść już, zanim będzie za późno. To wasza ostatnia szansa! Albo się rozejdziecie, albo wszyscy zginiecie! Nie rób tego, Markus! Nie idź na konfrontację! Trzeba przeczekać. Stójmy w miejscu, co by się nie działo. Proszę cię, Markus, nie dajmy się wyrżnąć. Pozwól nam się bronić. Do ataku! Yeah.
Po tym, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Myślałem, że Kamski coś wie. Myliłem się. Może wiedział. Ale ty nie chciałeś go spytać. Nie chciałem brać udziału w jego chorej grze. Śmierć tej androidki byłaby bezcelowa. Widziałem zdjęcie Amandy w domu Kamskiego. Była jego nauczycielką. Kiedy mnie projektował, zależało mu na znajomym wyglądzie interfejsu. Dlatego wybrał dawną mentorkę. Co właściwie sugerujesz? Nie jestem unikatem, prawda? Ilu jeszcze Connorów istnieje? Nie bardzo rozumiem, jaki to ma związek z twoim śledztwem. Nie powiedziałaś mi wszystkiego o defektach, prawda? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Connor. Nie zadawanie pytań. Tylko ty możesz zapobiec wojnie domowej. Znajdź defekty. Albo wybuchnie chaos. To twoja ostatnia szansa. Odsuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć, niekiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do Cyberlife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. Tę sprawę da się rozwiązać. Potrzeba tylko czasu. Zamierzasz wrócić do Cyberlife? Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni? Defekty się zbuntują. Rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać. Ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu Kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji. Okazałeś empatię.
A to ludzka emocja. Nie jestem defektem, Hank. Jestem maszyną. Niczym więcej. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Może trzeba dać szansę tym defektom. Może lepiej, jak ich nie znajdziesz. Dzieją się tutaj rzeczy zbyt doniosłe, żeby je powstrzymywać. Wybacz, Connor, ale ja ci nie pomogę. Connor! Mówię do ciebie, dupku! Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Właśnie odebrano mi sprawę. Zwracam dowody, które były w moim posiadaniu i wychodzę. Dobrze. Uważaj na siebie. Ostatnio często się słyszy o podpaleniach androidów. Sobie ustawić ekscentryczny gliniarz. Oczywiście. Lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. Mam
Overwatcha. Defekt, który wziął dziecko na zakładnika. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Marcus, gdzie się ukrywasz? Dziennik Rubena. Bezużyteczny. Zaszyfrowany. Jeden z defektów, którzy zhakowali telewizję z Marcusem. Musiał wiedzieć, gdzie ukryła się reszta.